Bardzo ładnie, Wiedźmin. Teraz wchodzisz na górę. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Komendancie, chyba zapominasz, z kim masz do czynienia. A ty chyba bierzesz mnie za naiwnego idiotę. Człowieka, który zabiera straż z ulic i każe pilnować towarów zagrabionych kupcom, biorę za niedorozwiniętego umysłowo. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która na tobie spoczywa? Nie ucz dziada charchać, czarodziejko. Od lat rządzę Flotsam. We Flotsam rządzi strach przed Jorvetem. Rządzi nawet tobą. Powiedziałem już, czego chcę. Jesteś jak płaczące dziecko, któremu odebrano łakocie. Przyjdzie czas, komendancie, że wezmą cię za karczek i powieszą na przydrożnym drzewie jak zwykłego zbójcę, od którego zresztą nie jesteś lepszy. I na ciebie przyjdzie czas, wiedźmo, gdy ułożą ci chrust pod stopami. Dość. Strach mąci ci w głowie. Przemyśl, co powiedziałam i daj odpowiedź, zanim będzie za późno. No, zeskakuj. I się wracamy. Tum turum tum, tum turum, tum turum tum, tum turum tum tum. No. To zrobiliśmy kawałek skradankowy. Od razu mi się nie spodobał. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorveta. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Shirą. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Dokładnie. No to co tam? Wchodź, czekają na ciebie. Okay. A dokładnie gdzie? Chałupa nie jest mała. Ty, znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić Wiedźmina i nikogo więcej. Kurwisyn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Rosz. Dokładnie. Dwie wiórki chędożone. Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Szukamy przy okazji. To zrób, a nie mieli za bardzo niedługo. Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia. Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. Okej. Okay. Jesteś. Siema, wreszcie. Stary. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak markietanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Podnieśli się. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Nie twój interes. Nie mój interes, powiadasz? Tutaj wszystko to mój zakichany interes. Nie do końca, mogę ci stary. Pomóc, Geralt. Dam sobie radę. Cóż, każdy ma jakieś tajemnice. Tylko nigdy więcej nie podważaj mojego autorytetu. Przejdźmy do konkretów, komendancie. Słyszałem, że zabiłeś Kejrana. Miasto jest ci wdzięczne. Uznajmy, że odpracowałeś winy swoich przyjaciół. Są wolni. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Dokładnie. Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam.
Zostaliśmy zaatakowani. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać bzdury! Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii? Kowale, handlarze, łowcy. Polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk, Wiedźminie. Gdy walczysz o przetrwanie, lepiej, żebyś był pewien swoich sojuszników. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorvet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie. Widziałem swoje. I dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek, to ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Ty nienawidzisz nieludzi. Nienawidzę Jorveta. Nienawidzę tchórza, który zamiast mierzyć się z żołnierzami napada bezbronnych. Kurwiego syna, który mordując kobiety i dzieci woła, że walczy o wolność. On jest potworem, Geralt. Złą siłą, przed którą chroni ludzi. Jeśli ktoś pomaga potworowi, to w moich oczach staje się takim samym potworem. Wystarczy. Rozumiem. Wszystko jasne. Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co miałbym zrobić? Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jestem Wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę, gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. No, w porze. Chciałbym zobaczyć, co jest na górze. Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. Aha. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Przejścia nie ma! Przejścia nie ma! Goddammit, szkoda. Wiewiórki chędożone! Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Mądry się odezwał. To zrób, a nie mielisz jęzorę. Za bardzo się z nimi... Dobra. Wychodzimy stąd. Nie zapomnij swojego żelastwa.
Zadanie zakończone. Nareszcie. Jak tam, gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Ciarana Ep Esnilena, prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. No dobra, to idziemy na barkę. Biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecią. Tu o tom chodzi? Co tam, Geralt? Nie, to jest nasza. Czyli tamta barka to jest... O, faktycznie. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... Więc zejdź mi z drogi. I tak wam nic nie powie. Zdycha. No to go uleczymy. Dobra, tylko gdzie on jest? Aha, no tak, tutaj są schody. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźnik przysnął. Ależ go skatowali? Ma 100 złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go znakiem akcji. Właśnie. Co to kurwa? Obserwujemy cię. Żadnych zabaw mieczem, zrozumiano? Aksi. Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Potrzebujemy pomocy. Muszę się spotkać z Jorwetem. Nic wam nie powiem. W oddziale Jorweta jest wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy dłan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorweta i wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Królobójcą jest Leto. Tak. Po co temu dłan śmierć Jorweta? Wykorzystywał nas od początku. Jorwet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Czego chce Jorwet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. On... My walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorwet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorweta. Chciałbym to zobaczyć.
Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorvet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorvet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Tiaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorveta. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy zdają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. No tak. Geralt, nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yen, a ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kaer Morhen, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem wielkiego mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pójdę z tobą. Będzie mi bardzo miło. W takim razie, w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźlik przysnął. A budź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Róża pamięci. Triss, gdzie ty jesteś? No chodź. Dobra, zapiszemy grę. Dobra, czekajcie na chwilkę. Okej. Także biegniemy za Yennefer. A, czy ja mówię za Triss? Ale to mam podążać za nią. No. Triss Merigold. No. Prowadź, laska. O, chwila, dostałem chyba poziom. Przynajmniej tak to wygląda. Ale to się ładuje. No, wreszcie. Dobra. O, mogę już te rozwijać, super. Riposta. Dystans pokonywany podczas uniku. O. Co to jest alchemia? Alchemik, synteza, żywotność plus 10, a tutaj znak art, obrażenia od znaków. To jest akurat bardzo fajna rzecz.
znaki.